Witam Was i na Wasze zdrowie. Jakie możliwości ja mam i ja daję Matka Natura? Ona może buduje szybszy humus niż kiedy ten plecików, który są tu, leży tylko to. Ja zbieram najstarsze, które były tam na dole. Tam też widzicie ten biały rzeczy tam. To jest grzyb. I ja robiłam to wszystko do... Nie, nie wszystko. Bo tam są jeszcze bardzo dużo patyków. Najgorsze patyków ja robiłam do rozdrobniarka. To znaczy... Het verteringsproces kan daardoor veel sneller plaatsvinden. Przez co, jak one zostaną rozdrobnione, po prostu szybciej wszystko to po prostu zamieni się w pożywny humus tutaj. Tu mamy inny rodzaj grzyb. Tak, i ja mam bardzo brudne palce i ręce. I ten nie robiłam do rozdrobniarka. Ja pokażę wam, a tu jest następny momencik. Tu bardzo mały jeszcze. Następny. Tu są też ten grzyby, ale nie wiem, jaki rodzaj to jest, bo grzyby tylko jeden rodzaj, jak ten krasny ludek w holenderski piosenka, to znam. Grzyby są po prostu w naturze po to, żeby sprzątać, czyli jakieś umarte patyki, tak jak te, które już po prostu nie są żywe, po to pojawiają się grzyby, żeby je rozkładać. A kiedy my mamy za mało witaminy D3, czy za mało życia w sobie, substancji odżywczych, a za dużo cukru, to nasz organizm też jak gdyby już nie jest żywy i wtedy pojawiają się infekcje grzybicze na przykład, ponieważ organizm nie wysyła dostatecznej ilości sygnałów życia, przez co grzyb stwierdza, ok, ta osoba już nie żyje, czas ją rozłożyć na kawałki. No i mamy później grzybice. Ale inne słowo też jest kandyda. Im więcej węglowodany, im lepiej to jest dla kandyda, który żyje w środku was. Ale to mnie interesuje, bo wy robicie, co wy chcecie, kiedy wy preferujecie kandyda i takie słodkie jedzenie, to jest wasza decyzja, nie jest moja decyzja. I kiedy wy widzicie tu, są jeszcze duże inne patyków, tam troszeczkę z tyłu też są, ale to oni są w tym roku, co leży tam. I tu widzimy bardzo piękny mos. Tak, mchy, które tutaj porastają. I tak właśnie po prostu można sobie poprawić glebę w ogrodzie, rozdrabniając stare patyki, które były w ogrodzeniach. A na ogrodzenia można dać nowe, tak jak tam widzimy, tutaj cała linia nowych już poukładanych, a po prostu stare teraz zostają rozdrobnione i tutaj położone i przez to za chwilkę będziemy mieli bardzo fajny czarnoziem tutaj, co już tu miejscami widać, tu jak już popatrzymy, tu już się zaczyna robić czarnoziem. Albo tu. O, tu. A tu była tylko i wyłącznie glina. Także dzięki temu można uzyskać idealną próchniczą glebę w ogrodzie, dzięki której wszystko będzie jeszcze lepiej rosło, ponieważ dostarczamy odpowiedniej ilości substancji odżywczych. O, a tak to tutaj wyglądało wszystko wcześniej. To jest wszystko, tu nie ma nic. Jak popatrzycie, tu jest linia. Tu nie ma nic, tu jest zero. Zero czarnoziemu, zero humusu, nic. Może milimetr będzie, może nawet nie. A jeżeli po prostu dostarczymy różnych rzeczy, też i liście, które tutaj są wszędzie, my je wszystkie zostawiamy leżeć, a jeszcze znosimy z innych ogrodów od innych ludzi,
po to, żeby po prostu poprawić całą ziemię tutaj. Kiedy wy nie macie rozdrobniarkę, to nie jest problem, bo najpierw, kiedy tutaj jest komu wolna, na początku, jak nie mieliśmy jeszcze rozdrobniarki, jak tutaj przyszliśmy po prostu mieszkać, to było moje rozdrobniarka. I to też robiłam środkowe, to było zima, zbierałam jeden albo dwie wiadra do domu i robiłam to na wieczór, kiedy piec było. Następna możliwość na rozdrobniarkę to są nasze stopy, ale również mamy tę możliwość, ale to nie jest, to idę, ale... Jeszcze wcześniej robiła to sekatorem, ale z tym sekatorem trzeba uważać, bo dwa razy sobie palca ucięła zamiast patyka. Także no, i na to trzeba zwrócić uwagę. Kiedy jest na przykład takie sytuacje, nie mamy możliwości, na kupimy sól, to zawiera sól. To jest salt der Erde. Tak, to są sole ziemi tak zwane, które po prostu rośliny pobierają do siebie. Oczywiście nie jest to słone aż w takim smaku, jakby się to wyobrażało w soli. Jednak są, także w różnych roślinach też można sobie uzyskać swoje składniki mineralne. A w takim czymś często można już spotkać różnego rodzaju larwy, które można zjeść, ponieważ jest to spróchniałe drewno. Tylko takie larwy zawsze trzeba ogrzać w rękach. Najpierw nim je zjemy, bo różnie to tutaj bywa. I trzeba obserwować, czy one nie zaczną coś nam rzucać, jakieś dziwne soki na ręce. Bo jeżeli będą jakieś soki... O właśnie, o to chodzi. To akurat jest pająk, ale tego też można zjeść w razie czego. Ale ja nie chcę mieć pająk. Przepraszam, odwróciłem się. To też białko. Ale można już w takich kawałkach większych. Najlepiej szukać wtedy starych pni drzew połamanych. Tam już można spotkać, bo ten jest dość mały. To tutaj raczej mała szansa była, żeby coś znaleźć, ale można już znaleźć. W takich rzeczach wtedy ogrzewamy, patrzymy najpierw w ręce, jak on się ogrzeje, dojdzie do temperatury, czy zaczyna coś wydzielać na rękę. Jak wydziela, to tego nie jemy. Jak nie wydziela, to można go sam chrapnąć, czy chrupnąć. Chrupiące jedzenia. Za darmo od matka natura. Następna rzecz, kiedy nie mam rozdrobniarka, albo żyjemy bez prąd, to kiedy ogólnie ten szyb. Łopatą można też, tak jak to tutaj leży, to można to łopatą tak po prostu trzaskać też na mniejsze kawałki, to też da radę, też da się to rozdrobnić, później można to fajnie też i wokół roślin poukładać, też będzie. I tu jeszcze przykład, bo też często się mówi, no róża nie urośnie w cieniu, tutaj na moment wam pokażę, tu jest normalnie wszystko zarośnięte, tu jest taki lasek. A proszę, co tutaj nam wyrosło? Samo z siebie róża. Dokładnie. Także róże też rosną. Jakiś ptaszek po prostu nasionka rozniósł i wyrosła. A tam kawałeczek dalej, ta, to już jest też róża, która tutaj rosła już, jak tutaj przyszliśmy. I ona też tutaj w cieniu sobie rośnie i też nie ma najmniejszego problemu z tym. Dobra, to by było na tyle. Także uciekamy, trzymajcie się, hej! A, zaraz ja jem mięso surowe, wątroba i ja nie robię nic na moje palce, bo moje palce dotykał wszystkie ziemia, również grzybice, które rosło w nasz ogród. Nigdy nic nie zostało do mnie, ale proszę bardzo, nie śladujcie mnie. Tak jest. Bo jest możliwości, bo jest ten możliwość, wasze ciało nie reaguje dobrze na to, bo to jest nasza ziemia. Ziemia wie, co ja robię. Dokładnie. A po więcej ciekawych info zapraszamy was do opisu po różne książki, które tam znajdziecie, na przykład tak jak o tych metodach jedzenia z drzewa i tak dalej, książka na ciężkie czasy, czy szkolenie jak przetrwać.
czy też nasze inne trzy części z odpowiednią dawką wiedzy w szamańskim świecie. Także zerknijcie śmiało do opisu. Wiele ciekawych rzeczy tam można znaleźć, które już wyprodukowaliśmy dla Was. Także trzymajcie się. Hej!